wczoraj około godziny 13 uzyskaliśmy ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu w naszym regionie. Ogłoszono najwyższy, bo aż trzeci stopień zagrożenia w związku z tymi opadami. Jesteśmy w takiej sytuacji, trzy w zasadzie województwa na ten moment, czyli województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie. To zagrożenie trzeciego stopnia obejmuje okres od dzisiaj, od godziny 3 w nocy aż do godziny 7 w poniedziałek, czyli do 16 września. No przede wszystkim są prognozowane ciągłe, intensywne opady deszczu. Nazwane zostały nawet dzisiaj takimi ekstremalnymi opadami i to może powodować oczywiście podtopienia, oczywiście takie błyskawiczne powodzie, zalania. Opady najbardziej intensywne są spodziewane z soboty na niedzielę, kiedy to może spaść nawet lokalnie do 150 mm deszczu, a na całej Opolszczyźnie przewidywane opady, takie sumaryczne, to nawet do 350 litrów na metr kwadratowy, co jest wynikiem, który jest notowany, jak się sumuje, 5 czy 6 miesięcy nawet opadów. Najcięższa sytuacja jest przewidywana w naszych powiatach przygranicznych, czyli w powiecie nyskim, prudnickim i głubczyckim. Podwyższony stan gotowości jest wszędzie, we wszystkich służbach. Służby miejskie też przygotowują się. Jakie będą też te działania miejskich służb odpowiedzialnych właśnie za bezpieczeństwo? Wszystkie służby i wszystkie miejskie jednostki organizacyjne, wszystkie spółki, czyli WIG, Zakład Komunalny, Miejski Zarząd Dróg, dokonały wszystkich przeglądów wszelkich miejsc, do których jest odprowadzona woda deszczowa. Jeżeli jest taka potrzeba, wszystko zostało wyczyszczone i jest to nadal robione w dniu dzisiejszym. W tej chwili, jak widzimy, te opady są niewielkie. Z prognoz, które my mamy i z ostrzeżeń, które otrzymaliśmy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, zostało wydane ostrzeżenie trzeciego stopnia, jeżeli chodzi o opady deszczu. Nie mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o miasto Opole, żadnego ostrzeżenia hydrologicznego, czyli takiego ostrzeżenia, które alarmowałoby nas o tym, że zostanie przekroczony stan ostrzegawczy lub stan alarmowy w Odrze. Na godziny poranne stan wody na wodowskazie w Opolu wynosił 402 cm. Stan ostrzegawczy, przypomnę, wynosi 500 cm, alarmowy 600 cm. Na bieżąco jest monitorowany stan wody, szczególnie chodzi o wodowskaz w Miedonii, który dla nas jest zawsze wyznacznikiem tego, jaka ilość wody do Odry po prostu wpadła i jaka ilość wody do nas tutaj się dostanie. Kolejną rzeczą, która jest monitorowana, to jest monitorowany tak zwany przepływ, czyli szybkość tej wody w tym celu, żeby obliczyć, ile czasu ta woda potrzebuje, żeby dostać się do Opola. Ponadto był sztab kryzysowy z panem prezydentem, z panem sekretarzem i z wszystkimi osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi za wszelkie działania, które są związane z ochroną naszych mieszkańców. Mamy przede wszystkim przygotowanych 10 jednostek OSP, to są druhowie z OSP, którzy w każdej chwili będą nieśli pomoc naszym mieszkańcom, jeżeli taka sytuacja nastąpi. Wszelkie przygotowania zostały poczynione. Posiadamy odpowiednią ilość na ten moment worków przeciwpowodziowych, odpowiednią ilość piasku, odpowiednią ilość rękawów powodziowych. Posiadamy ponadto dokument, który nazywa się Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Miasta Opola, w którym mamy zidentyfikowane wszystkie newralgiczne miejsca w Opolu, w których do tej pory przy każdym deszczu obfitym występowało zagrożenie podtopieniami, bo słowo powódź w tym momencie następuje wtedy, jeżeli woda z koryta rzeki będzie się wylewać. Na ten moment takiego zagrożenia nie mamy, nie jesteśmy o nim informowani. Jednostki OSP będą monitorować cały hydrowęzeł opolski i wszystkie newralgiczne miejsca. Czyli to jest od Metalchemu aż po Borki. Jeszcze jedna ważna rzecz, powiedzmy o zbiornikach retencyjnych. Jeżeli chodzi o zbiornik Turawa, który dla nas jest również przede wszystkim takim zbiornikiem strategicznym, którym zarządza RZGW Wody Polskie,
jesteśmy cały czas w kontakcie i na bieżąco jesteśmy monitorowani o stanie tego zbiornika i o decyzjach, które przez Wody Polskie zostaną tutaj podjęte. I tak samo dotyczy to wszystkich cieków wodnych, nie tylko rzeki Odry, ale wszystkich cieków wodnych typu Malina, Ryjec, które również pozostają cały czas w zarządzie Wód Polskich. Również oni podejmują odpowiednie działania w tym zakresie. Te opady nie będą występowały ciągle przez najbliższe tygodnie. Te prognozy, które w tej chwili posiadamy, mówią o tym, że do niedzieli rana, do niedzieli do południa będą występować opady. Niestety te prognozy nie są na tyle precyzyjne, ale to wszyscy Państwo dokładnie o tym wiecie, że przy deszczach błyskawicznych, przy deszczach nawalnych trudno jest też dokładnie przewidzieć co do centymetra, w którym dokładnie miejscu po prostu taka woda w takiej ilości się skropli. Dlatego my zakładamy scenariusz na maksimum, jeżeli chodzi o ilość tych opadów i do takiego scenariusza się przygotowujemy. Ale nie musi do niego dojść. Nie musi dojść absolutnie do tego scenariusza, ale zawsze każda ze służb jest przygotowana na ten scenariusz, gdzie ten opad wody może być bardzo intensywny w krótkim czasie, czyli tak zwany deszcz nawalny.